Dzień dobry. Witamy w Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu na trzecim warsztatowym spotkaniu wielkanocnym. Dzisiaj będziemy wykonywać baranka z masła, wersję włocha tego baranka. Potrzebne nam surowce to masło, wykałaczki, papier, nożyk, ziarna pieprzu, bukszpan, tasiemka i rzeszoto, sito bądź przetarg, zależy z której części Polski Państwo pochodzą. Z kostki masła zaznaczamy sobie kształt baranka i wycinamy go. Ważne jest, żeby tym razem ładnie opracować głowę. Ciało baranka zniknie nam później w wełęce. Także odcinane masło wykorzystamy później do wykonania wełenki. Ten baranek należy do jednego z bardziej czasochłonnych. Niestety zajmie nam on troszkę czasu, za to efekty są bardzo przyjemne dla oka. Wcześniej uszykowałam sobie karteczkę, na której postawię baranka, żeby już nie obracać całą dużą kartką z masła. Jeżeli baranek nie będzie miał idealnych kształtów, też nie należy się tym specjalnie przejmować. I tak jak przy jednym z naszych wcześniejszych baranków najlepiej formować mu chruszczek, patrząc mu w oczy, które się w końcu pojawią. Główkę z grubsza mamy zrobioną. Teraz będzie czas na wykonanie naszej wełenki. Jeżeli ktoś nie lubi przyciskania masła rękami, tutaj bardzo dobrym narzędziem do ponownego wykorzystania jest opakowanie w masie, dzięki któremu bardzo łatwo będzie nam przycisnąć wełenkę. Dobrze jest pokroić sobie pozostałe części masła na paski takiej szerokości, jakiej chcemy mieć wełenkę. To ułatwia potem pracę. No i niestety nie da się tego zrobić, nie brudząc sobie rąk. Jak widać, pomimo lockdownu, jak słychać, nasze muzeum cały czas pracuje.
i przyciskamy masło. Zostanie nam wełenka. No i tak jak poprzednio, masło też nie może być bardzo zmrożone, ani nie może być takie całkiem smarowne, żeby nam się za bardzo nie lepiło. Tutaj idealnie jest wyjąć je po prostu minutkę wcześniej z lodówki. Tą wełenkę przekładamy teraz na naszego baranka. Im bliżej będziemy mieć do przenoszenia, tym będzie nam łatwiej to robić. Ja wykorzystuję długie patyczki od szyszłyków, dlatego że najłatwiej jest przenosić. I obklejamy go od dołu, starając się nie dotykać już przyciśniętych elementów, żeby wełna nam się nie sklejała. I to jest ta najżmudniejsza część pracy, dlatego że obklejenie całego baranka zajmie nam troszkę czasu. Już powoli zaczyna być widać efekt. Zazwyczaj takiego baranka udaje się zrobić z jednej kostki masła. Przy nakładaniu troszkę trzeba też uważać, bo jeżeli dotkniemy ich położonej wełenki, ona potrafi nam zejść razem z wykałaczką. I takiego baranka najlepiej włożyć od razu do lodówki, żeby masło nam stwardniało trochę na nim. I to nie musi być tej grubości metalowej. Jeżeli znajdzie się w domu plastikowe sitko, czasami nawet sitka przeznaczane dla dzieci do zabawy z różnymi ciastolinami,
Też bardzo dobrze się sprawdzają przy takiej pracy. I my robimy w tej chwili wielkanocnego baranka, natomiast jest to bardzo dobry sposób, żeby pobawić się z dziećmi, niekoniecznie z masłem, ale z różnymi masami plastycznymi. Dla nich to też będzie ciekawe urozmaicenie, szczególnie przed świętami, jeżeli sami będą mogli wykonać ozdoby świąteczne w formie baranka. Zostaw jeszcze kawałek. Do wykonania. Jeżeli będziemy przeciskać zbyt długą gałękę, może się zdarzyć, że ona po prostu też spadnie z tego sitka. Dlatego nie warto brać bardzo grubych kawałków do przeciskania. I najkrótszą gałękę na kark. W zasadzie nasz baranek będzie skończony. Teraz trzeba dołożyć oczy, uszy i ogonek. Oczy robimy z pieprzu. Uszka z bukszpanu. Dzisiaj jest to ucho, nie chcę współpracować. I ogonek. I tasiemkę na szyję.
troszkę za długa się nawróciła. Przed przyklejeniem jeszcze ją skrócimy. Także nasz baranek jest skończony. Życzę Państwu powodzenia i zachęcam do podzielenia się efektami swojej pracy.